Pani marszałek, Wysoka Izbo. Praktycznie wiemy już, że rządząca koalicja Platforma Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica podjęły decyzję polityczną o tym, że nie będzie kontynuacji stosowania zerowej stawki VAT na żywność, nie będzie również mrożenia cen na energię elektryczną, gaz i ciepło systemowe. Z dniem 1 kwietnia wygasa rozporządzenie wprowadzone jeszcze przez rząd premiera Mateusza Morawieckiego o zerowej stawce VAT na żywność, co oznacza w tej chwili, że za chwilę będą spore podwyżki cen produktów żywnościowych. A z kolei z dniem 30 czerwca kończy się mrożenie cen prądu, gazu i ciepła systemowego, co oznacza duże podwyżki cen tych nośników. A z kolei od 1 kwietnia, Szanowni Państwo, i tutaj wydaje się, że to jest dobra wiadomość, będzie obniżka stawek VAT dla branży beauty z 23% na 8%. Co prawdopodobnie oznacza, że będziemy mogli sobie zrobić korektę brwi czy rzęs, ale za to ceny prądu i żywności pójdą do góry. Przypomnijmy. Zerowa stawka na żywność obowiązywała od 1 lutego 2022 roku. Wtedy to premier Mateusz Morawiecki wprowadził zerową stawkę, parokrotnie ją przedłużał. Chciał wesprzeć polskich obywateli w sytuacji wojny, w sytuacji kosztów, jakie Polska ponosiła po okresie COVID-u. Dzisiaj rządzący mówią stop, żywność ma zdrożeć, prąd ma zdrożeć, koszty utrzymania mają zdrożeć, ale za to mamy się uśmiechać i cieszyć się, że mamy Donalda Tuska na stanowisku premiera i mamy nową odsłonę tak zwanej Zielonej Wyspy. Dziękuję. Dziękuję pani poseł. Zapraszam pana posła Waldemara Andzela, Prawo i Sprawiedliwość. Pani marszałek, Wysoka Izbo, oświadczenie dzisiejsze mam w sprawie sprzeciwu rządu Prawa i Sprawiedliwości co do szkodliwych zmian w rolnictwie. Rząd Prawa i Sprawiedliwości nie zgodził się na Zielony Ład dla rolnictwa w takim kształcie, jaki dziś jest forsowany przez Komisję Europejską. Każdy, kto twierdzi inaczej, albo grze, albo jest niedoinformowany. Żyjemy w czasach skrótowych informacji. Prawie nikt w Polsce nie odróżnia Rady Unii Europejskiej od Rady Europejskiej. Rada Europejska, która poświęcona była rolnictwu, odbyła się w lipcu 2020 roku. Nie ma tam ani słowa o planach wprowadzenia tych wszystkich regulacji, przeciwko którym rolnicy teraz protestują. Każdy, kto oskarża rząd Prawa i Sprawiedliwości o zatwierdzenie regulacji antyrolniczych, ugorowanie, ograniczenie środków ochrony roślin, ograniczenie środków biobójczych, nie ma pojęcia, o czym mówi. Ograniczenia, które chce wprowadzić Unia Europejska, a na które nie zgadzają się rolnicy, został zaprojektowany przez Komisję Europejską, a dokładniej komisarza Timmermansa. Dlatego ścieżka przyjmowania tych regulacji była następująca. Komisja Europejska, następnie Rada Unii Europejskiej, nie Rada Europejska, w której do przyjęcia konkluzji potrzebna jest jednomyślność.